Hej, cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie, w którym będziemy dopracowywać wystrój mojego pokoju. Jak pewnie niektórzy z Was kojarzą, nie cały rok temu, słuchajcie, przeprowadziłam się do Warszawy i na samym wstępie już zaczęłam coś kombinować z tym pokojem, żeby był taki właśnie w moim stylu, żeby odzwierciedlał moją ekspresję, taki miszmasz w głowie i generalnie po prostu, żeby czuć się w nim jak najbardziej przytulnie, jak w domu. Może nawet niektórzy z Was pamiętają ostatni film właśnie, gdzie zajmowaliśmy się tą ścianą. Cóż, dzisiaj troszeczkę bardziej nad nią sobie popracujemy i zaszalejemy. Po właśnie stworzeniu tamtej ściany stwierdziłam, że jednak te cztery obrazy na krzyż nie w pełni oddają właśnie to takie moje szaleństwo wewnętrzne, to ulubowanie do kolorów, do wzorów, do różnych rodzajów form, więc stwierdziłam, że trzeba to troszeczkę jeszcze urozmaicić. Dlatego też zaczęłam rozmyślać, kombinować, przeszukiwać internet w poszukiwaniu plakatów, inspiracji i z pomocą, słuchajcie, przyszła genialna, naprawdę genialna strona Desenio, zresztą z którą we współpracy powstał, słuchajcie, ten film, za co bardzo dziękuję. Desenio to naprawdę świetna strona, na której znajdziecie obrazy i plakaty w przeróżnych stylach, odzwierciedlające najnowsze trendy z dziedziny aranżacji wnętrz. Są naprawdę pięknej jakości i w konkurencyjnych cenach, a wybór jest ogromny. Serio, sama spędziłam na tej stronie dobre 3 dni, żeby wybrać moje wymarzone plakaty. Możecie znaleźć tutaj plakaty z abstrakcyjną sztuką nowoczesną, ilustracje, obrazy w stylu retro, plakaty z fotografiami, plakaty dla dzieci i wiele, wiele innych. Co dla mnie również ważne, są tutaj nawet obrazy autorstwa wybranych artystów i fotografów. Poza tym na stronie znajdziecie również akcesoria przydatne do zaaranżowania właśnie waszego wnętrza w postaci klipsów czy ramek. Generalnie nic dodać, nic ująć. A dodatkowo, słuchajcie, udało mi się załatwić dla Was kod zniżkowy minus 30% z kodem Majucha na plakaty do końca czwartku 2 lipca. W trakcie wybierania na stronie plakatów dla siebie zrobiłam zdjęcie mojej ściany i zaczęłam projektować w Photoshopie, jak chciałabym, żeby ona wyglądała. Przeniosłam tam właśnie orientacyjnie główne rozmiary, które widziałam na stronie i które widziałabym właśnie na mojej ścianie oraz te takie plakaty, które spodobały mi się najbardziej i zaczęłam tworzyć układ. I tu widzicie, jak właśnie finalnie go sobie wyobrażałam na mojej ścianie. Jeśli nie jesteście dobrzy w te klocki, nie potraficie się obsługiwać Photoshopem czy innymi programami graficznymi, to na stronie jest fajna zakładka Galeria Obrazów, gdzie macie stworzone gotowe kompozycje obrazów na Waszą ścianę. Są naprawdę piękne, dostosowane do różnorodnych kolorów i motywów. Poza tym na stronie jest też taki gotowy generator, po prostu wybieracie sobie mniej więcej wzór, układ tych obrazów na Waszą ścianę i możecie na stronie od razu dopasowywać do tych obrazów plakaty. Więc to jest po prostu mega ułatwienie, fajnie, że twórcy przewidzieli również tą rzecz. Ja jednak lubię miszmasz i oryginalny, unikatowy styl, jaki panuje u mnie w pokoju, więc zdecydowałam się zrobić w 100% po swojemu. Jak możecie zresztą zobaczyć, wybrałam naprawdę różnorodne plakaty, niektóre to piękne fotografie, inne to wyjątkowe jakieś minimalistyczne ilustracje, a jeszcze inne to kwieciste kolaże lub kreatywne fotomontaże, czyli coś, co naprawdę uwielbiam. Gdy uznałam, że projekt jest cały i zamysł jest już skończony, to dokonałam zamówienia. Paczka przyszła naprawdę solidnie i bezpiecznie zapakowana, więc nie musicie się martwić, że coś ulegnie zniszczeniu w transporcie. Jak możecie zobaczyć, rozpakowałam wszystko dokładnie, a następnie zaczęłam właśnie wkładać plakaty do ramek. Te ramki w ogóle moim zdaniem są naprawdę świetnie i solidnie wykonane i są bardzo proste w obsłudze. Tutaj mam nawet dla Was taki fajny moment, który mnie osobiście satysfakcjonuje, mianowicie moment ściągania folii z tej takiej szybki od ramki. Posłuchajcie sami. Okej, ramki z plakatami są już gotowe. I teraz, moi drodzy, przyszedł czas na całą zabawę. Pora wyciągnąć gwoździe, tylko pamiętajcie o tym, żeby były one odpowiedniego rozmiaru, bo ja zamówiłam najpierw swoje na Allegro i nie doczytałam, jakiego są rozmiaru te gwoździe. Chciałam sobie zamówić gwoździe, żeby przybić na ścianę, w ścianę i powiesić obraz. Zamówiłam na Allegro, ale nie przeczytałam, jakie duże to są gwoździe. Tak
Także jeśli już Wam uda się załatwić gwoździe odpowiedniego rozmiaru, chwytamy za skrzynkę z narzędziami, a konkretnie za młotek. I bierzemy się do roboty. I teraz jak wyglądał cały, słuchajcie, proces tworzenia tej ściany? Tak naprawdę myślałam, że będzie to trudniejsze, ale bez problemu sobie, słuchajcie, z tym poradziłam. Pierwsze co zrobiłam, to oczywiście wyświetliłam sobie ten gotowy projekt na laptopie, żebym miała wgląd, jak to dokładnie miało wyglądać. Ustaliłam też sobie przerwę, jaką bym chciała pomiędzy obrazami. Była to przerwa wynosząca 4 cm. Następnie po prostu przymierzałam ramki już z włożonymi plakatami do ściany i zaznaczałam ołówkiem na ścianie górną krawędź właśnie całego plakatu. Robiłam to ołówkiem, wy też możecie bez problemu zrobić to ołówkiem, ponieważ on potem pięknie schodzi za pomocą po prostu gumki do ścierania. Następnie odwracałam całą ramkę i sprawdzałam, w którym miejscu znajduje się haczyk umożliwiający powieszenie obrazu i jaka jest odległość od haczyka do krawędzi. W przypadku mniejszych formatów 21x30 ta odległość wynosiła 1 cm, a w przypadku rozmiaru 30x40 to było właśnie około 4 cm. Gdy już znałam tą odległość, to właśnie od tej zaznaczonej krawędzi ołówkiem odmierzałam 4 cm po środku i zaznaczałam X-a. I właśnie w to miejsce wbijałam gwóźdź. I tak prezentuje się finalny efekt. Ja jestem zachwycona. Powiem Wam, że naprawdę nie spodziewałam się, że to będzie aż tak dobrze wyglądać w rzeczywistości. I naprawdę nie wiem, kiedy w najbliższym czasie opuszczę mój przytulny i oryginalny pokój. Poza tym stronka też jest mega fajna jako opcja, słuchajcie, na prezent dla najbliższych, ponieważ możecie znaleźć na niej tak zwane plakaty personalizowane z datami, znakami, imionami, kalendarze, znakami zodiaku. Ja sama zamówiłam plakat dla mojej 2-letniej siostrzyczki z kotkiem, ponieważ ona je totalnie uwielbia i wszystko, co ma w swojej kolekcji, jeżeli chodzi o ubrania czy zabawki, jest z motywem kotów. Jeśli jesteście ciekawi jej reakcji, to koniecznie śledźcie mnie na Instagramie, bo tam na pewno ona się pojawi. I to wszystko, moi drodzy, w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam on się podobał i że ta ściana robi na Was takie fajne wrażenie jak na mnie. Wszystkie jakieś informacje odnośnie strony czy kodu zniżkowego macie na dole w opisie. I ja się z Wami żegnam. Widzimy się już w kolejnych filmikach. Buziaki, pa!